Maksim Dadaszew zmarł po walce. Przyjął 260 ciosów. Rosyjski bokser Maksim Dadaszew zmarł w szpitalu po walce z Subrielem Matiasem, informuje Russia Today i agencja TASS. 28-letni pięściarz przyjął 260 ciosów i na skutek licznych urazów głowy nie odzyskał już przytomności. Była to jego pierwsza porażka na zawodowym ringu, przebieg walki długo nie zapowiadał dramatu. Do 10 rundy była ona wyrównana, ale w 11 Dadaszew nie był w stanie obronić się przed naporem Portorykańczyka. Jak pokazały statystyki, przyjął 260 ciosów w głowę i na ciało. Po rzuceniu ręcznika nie był na siłach stanąć do ogłoszenia oficjalnego werdyktu, a 8 minut później upadł i zwymiotował. Niezbędna była interwencja służb medycznych. W szpitalu podczas dwugodzinnej operacji usunięto mu krwiak mózgu, konieczne było także wycięcie fragmentu jego czaszki. Niestety nie udało się go uratować. Maksim zmarł. Moje serce nie może się z tym pogodzić, powiedział rozmówca agencji TASS z obozu rosyjskiego zawodnika. Jeszcze podczas walki trener Dadaszewa prosił swojego zawodnika o przerwanie pojedynku. Ale rosyjski pięściarz chciał dalej walczyć. Dadaszew miał 28 lat, stoczył 14 walk w zawodowym ringu. 13 razy zwyciężył, 11 razy przez KO i poniósł tylko jedną porażkę, właśnie w pojedynku z Matiasem. W karierze amatorskiej był srebrnym 2013 i dwukrotnie brązowym medalistą 2010. 2012 Mistrzostw Rosji, śmierć po walce lub na ringu to najgorsze, co może spotkać boksera. W szpitalu zmarł Maksim Dadaszew, który podczas pojedynku z Subrielem Matiasem przyjął 260 ciosów. Z niedowierzaniem i smutkiem rosyjskiego pięściarza żegna bokserski świat, pierwsza o śmierci Dadaszewa poinformowała rosyjska agencja TASS, z którą smutną wiadomością podzielił się jeden z członków sztabu 28-letniego boksera. Maksim zmarł, moje serce nie może tego znieść, powiedział rozmówca agencji. Na informacje zareagowali ludzie ze świata boksu. Kolejny smutny dzień dla boksu, napisał na Twitterze Jean Pascal. Kanadyjski bokser pochodzenia haitańskiego, były mistrz świata WBC, IBO i D-Ring w kategorii półciężkiej. Jesteśmy jak żołnierze, idziemy na wojnę dla naszego kraju, rodziny. Bliskich i nigdy nie wiemy, czy wrócimy do domu. RIP Dadaszew, zakończył swój wpis były pięściarz Another Sad Day for Boxing płacz. We are like soldiers. We going to war for our country, family. Love once and we never know if we'll make it back home. RIP Dadaszew modlitwa typ skóry 5 zareagowali też ludzie świata mediów, tragiczne, przerażające wiadomości z dzisiejszego świata boksu, napisał Ariel Helwani. Bokserski dziennikarz ESPN, Maksim Dadaszew zmarł w wieku 28 lat po ciężkich obrażeniach mózgu wskutek walki z Subrielem Matiasem w piątek, poinformował także za pośrednictwem Twittera. Michael Benson, dziennikarz talksport.com, Dadaszewa na przerwanie walki namawiał jego trener Buddy McGirt, co widać w materiale wideo, który zamieścił wspominany wcześniej Helwani, niech Bóg będzie z jego żoną, jego rodziną, Badim, jego zespołem, a także z Matiasem i wszystkimi, którzy spotkali tego człowieka bez strachu. Jestem zdruzgotany, napisał Jonathan Lair, bokserski dziennikarz NY Fights i podcaster.